Ten Oscar to było tajne przez poufne. Była niewielka grupa ludzi w to zaangażowana. Przecież tutaj sporo osób w trakcie stanu wojennego zginęło. No. To była bezwzględna służba bezpieczeństwa. Osoby, które podejmowały w latach 80. walkę w podziemiu, w zasadzie miały poczucie, że jest kwestią czasu wcześniej czy później, kiedy poniosą konsekwencje, a mimo to się na to decydowali. Mieli konkretną wiedzę techniczną, inżynierską i postanowili tę wiedzę wykorzystać w walce podziemnej. Tu Radio Solidarność Wrocław. Dzień dobry Państwu. Nadajemy 16. audycję Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. Nie odbierałem tego, że grozi mi kara śmierci. Zdawałem sobie w pełni sprawę, że bawienie się już wcześniej w kolportaż RKS-owski groziło więzieniem. Jeszcze bawienie się w takie rzeczy jak łączność gdzieś tam za granicę, łączność z jakiejś dziwnej skrzynki, to może być już sprawa podciągnięta pod szpiegostwo. Mirek jest autorem wielu filmów dokumentalnych, nawet tego ostatniego, bardzo znanego filmu pod tytułem Atlas Niepodległości. Zaprosiliśmy go tutaj do Niskiego Domu Kultury, żeby jeszcze raz przeżyć coś, co mnie osobiście też dotyka. Bardzo często ostatnio słyszymy, że stan wojenny był zabawny. Ktoś powiedział, że był wydarzeniem kulturalnym, a mnie kojarzy się ze strachem. Codziennym strachem. Nie wiem, jak Państwu to... To jest przykre uczucie, ja wiem, ale warto to pamiętać, ponieważ często słyszymy coś, co jest absurdalne. Należało myśleć niekonwencjonalnie. Należało stosować zasady wojny partyzanckiej, dzisiaj powiedzielibyśmy asymetrycznej. Wykorzystywano technologię do samoobrony, prowadzono regularny nasłuch pasz radiowych wykorzystywanych przez Służbę Bezpieczeństwa, czyli to była służba kontrwywiadu, to trzeba nazwać po imieniu, bo tam jeszcze gromadzono inne informacje przydatne do obrony własnych struktur. Solidarność wykorzystywała komunikację satelitarną do łączności. Skąd to? Jak się dowiedziałeś o tym? Pomysł przyszedł z wielogodzinnej rozmowy z Kornelem Morawieckim, mogę nazwać moim takim dobrym duchem, którego zawsze ceniłem i będę cenił cokolwiek, by społeczeństwo nie mówiło lub media. Rozmawialiśmy kiedyś wieczorem przy jakiejś tam lampce wina chyba pamiętam do rana, było to chyba 6 czy 7 lat temu, u niego w mieszkaniu w Warszawie. No i tak to było spotkanie bez kamery. Opowiadaliśmy sobie o różnych czasach. Ja jestem dużo młodszy, ale pamiętam stan wojenny. Generalnie bardzo w życiu chciałem, chodzę z małej miejscowości, ale zawsze marzyłem o tym, żeby robić filmy prawdziwe, takie prawdziwe historyczne, chociaż nauczyciele w liceum nie dawali mi dużo szans, krytykowali ten mój pomysł, ale dążyłem do tego i robię to, co robię, jestem szczęśliwy. Ale porozmawiałem i wtedy właśnie padło kilka słów o łączności satelitarnej i wtedy zaświetlił mi pomysł, żeby taki pomysł składać w telewizji. Pomysł w pierwszych latach, chodziłem za tym pomysłem chyba 3 lata, żeby go zrealizować, ponieważ był ciągle odrzucany, że jest to mało istotny temat, bo są inne ważne tematy, ale w końcu dzięki uprzejmości pani Ani Ferenc, która została redaktorem dokumentów Telewizji Polskiej, zobaczyła w tym temacie potencjał. Film wygrał również festiwal w Gdyni za kreatywność i to się nazywało taka długa nazwa, kreatywność i pozytywne przedstawianie
historii dla młodzieży w nowoczesny sposób, bo jak Państwo widzieli, nie jest to taki zwykły dokument, gdzie autor i bohater chodzą po mieście, opowiadają, tylko jest raczej skierowany dla dużego spektrum widza. W 1969 roku grupa amerykańskich radioamatorów przy pomocy niewielkich środków zrealizowała projekt o nazwie Oscar. Celem projektu było zbudowanie w pełni funkcjonalnego sztucznego satelity, który mógłby odbierać i przetwarzać dane naukowe. Zrobiłeś ten film w takiej technice kolorowej, ale w takim specyficznym kolorze, dużo zbliżeń. I ta narracja, ta twoja narracja jest taka, że mamy wrażenie cały czas, że oglądamy film jakby nakręcony w tym czasie, tak? W latach 80. Kolorowe zdjęcia w dobrej jakby... w dobrej jakości, postarzane momentami, z dużo ilość zbliżeń. Ty masz taką, to jest taka twoja pieczątka. Tak, to jest moja taka kreska, którą sobie jakoś tam wyrobiłem. Bo jestem po szkole filmowej, po operatorce, jeszcze na taśmie filmowej robiłem etiudy. Sławek Idziak, mój promotor i wykładowca, który zrobił Helikopter w ogniu, powiedział mi kiedyś, że rób sercem, tak? Moje serce to jest robienie zdjęć wszystkich pod światło. Ja nigdy nie robię zdjęć ze światłem, tylko wszystkie robię pod światło, stąd są te mgły, takie rozbłyszczenia, jakieś takie halacje się tworzą. A skąd zbliżenia? Zbliżenia są, może to kolokwialnie zabrzmi, z czegoś takiego, że nie wiem, pokazanie czegoś na dużym detalu dla mnie robi większe wrażenie, po to muzyka oczywiście, niż duże sceny batalistyczne, gdzie są grupy rekonstrukcyjne, wojsko, karabiny, po czym takie filmy też są potrzebne, ale jeżeli się ma mały budżet na film, no to myślę, że taka kreacja tymi detalami dała pozytywny efekt i nie używam do obrazu komputerów. Komputer był tylko użyty do tych napisów, do slajdów, które tam, ale takie kolorowe wszystkie zdjęcia tych, jak się nazywają, wnętrza radiowe, lampy, to wszystko było naświetlane rzutnikami, kolorowymi światłami. Nie jest użyty tam komputer, wszystko to jest po prostu wymyślone w głowie i naświetlane prawdziwym światłem, bo światło to jest podstawa. Widz ma nieodparte wrażenie, że uczestniczy w tych wydarzeniach. No i nie ukrywam, że też pojawia się taki rodzaj strachu, taki rodzaj lęku. Ta narracja jest taka dość dosłowna i ona powoduje, że no raz, że... Muzyka jest jeszcze niepokojąca. Mhm. Zapowiemy tylko Państwu jeszcze ten film, który chcemy pana Mirka zaprosić do nas, tutaj do Nysy, gdzieś w końcu listopada, z filmem Atlas Niepodległości. To jest film, to jest historia, w skrócie powiem w dwóch słowach, historia Eugeniusza Romera. Eugeniusza Romera, czyli chciałem powiedzieć historia kartografii. Właśnie historia kartografii, która przyczyniła się do tego, że przed wojną mieliśmy tak duże granice, szczególnie na wschód. To właśnie dzięki Romerowi głównie. Jeszcze raz Ci bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.